Dzień dobry Państwu, nazywam się Jacek Serej, jestem kolekcjonerem zegarków marki Atlantic. Zbieram te zegarki już lat kilkanaście, uzbierałem dużo, bardzo dużo. Wśród tych zegarków chciałbym Państwu przedstawić dwa wyjątkowe. Wyjątkowe zegarki to są zegarki przez nas nazywane wszystko mające, natomiast w katalogu szwedzkim z roku 55 nazywane Universal. Mam przed sobą szwedzki katalog z roku 1955, w którym ten zegarek jest przedstawiony. Jest to ten model. Zbierając zegarki Atlantic już kilkanaście lat, spotkałem się do tej pory z 5 egzemplarzami tego modelu. Dwa tutaj widzicie Państwo przed nami, natomiast trzeci jest w Polsce, dwa pozostałe w Szwecji, ale z tego co wiem również w polskich rękach. Z racji tego, że istnieje tylko, znaczy znanych jest tylko 5 egzemplarzy tego zegarka, trudno nawet oszacować wartość, ponieważ nie pojawiają się na rynku. Ostatni, jaki widziałem, z uszkodzoną tarczą w przeciwieństwie do tych moich, było to około 10 lat temu i kosztował ponad 3000 zł wtedy. Myślę, że obecnie te zegarki można je wyszacować na 7-8 tysięcy złotych za sztukę. Zegarki bardzo rzadkie, ale i bardzo skomplikowane. Chcąc w jakiś sposób przybliżyć możliwość obcowania z zegarkami, z takimi komplikacjami, zrodziła się myśl, czy nie można by stworzyć współczesnej wersji takiego zegarka. Tutaj kluczową rolę odegrało dwóch moich kolegów z grupy Czasocholicy na Facebooku. Bogusław Kocerba, który był pomysłodawcą, oraz Wojciech Kutter-Bankiewicz, i oni obaj razem bardzo aktywnie działali na rzecz tego, żeby zegarek, który powstał, był jak najbliższy pierwowzorowi, a pierwowzorem tego właśnie nowego zegarka jest ten model. On troszkę różni się od tamtego, jest chyba bardziej bogatą tarczę ma poprzez giloszowany ring wokół indeksów. Myślę, że będzie zegarek na pewno atrakcyjny, choćby z racji tego, że będzie bardzo wiernie odwzorowany stary model sprzed niemalże 65 lat. Dlatego myślę, że pomysł z realizacją współczesnej wersji będzie dla wielu miłośników marki atrakcyjny i sam z dużą przyjemnością będę mógł chciał założyć współczesny zegarek. Tych nie zakładam, no z racji tego, że to niemalże obiekty muzealne. Ten model jest jakby na samym szczycie. To jest na pewno dla wielu kolekcjonerów, wielu fanów taki święty graal. Coś, co jest nieosiągalne, bo jak wspominałem, rynek wtórny praktycznie rzecz biorąc w tej chwili nie istnieje, zamarł. Jest możliwość teraz zdobycia namiastki takiego świętego graala, jego reedycji, współczesnej wersji, i myślę, że dla wielu fanów marki będzie to naprawdę fajna okazja do tego, żeby zwieńczyć
swoje zbiory, swoją pasję nabyciem współczesnego zegarka. Wojtek już wiele lat temu wymyślił i stworzył wstępny projekt powrotu do starego logo, takiego jak tutaj, logo z lat 50. na współczesnym zegarku bazującym na zegarkach też właśnie z lat 50. I Wojtek, wiem również i Boguś, tu wspólnie razem wymyślili, oglądając moje zdjęcia, że warto by przystosować współczesny mechanizm do tego, żeby jak najlepiej oddawał wierność staremu egzemplarzowi, ponieważ no jest to zegarek naprawdę bardzo skomplikowany, biorąc pod uwagę, że prawie ponad 60 lat temu te mechanizmy były bardzo rzadko używane nie tylko przez Atlantika, ale również przez inne zewnętrzne firmy i z takimi komplikacjami, czyli z takimi funkcjami, jakimi mamy tutaj do czynienia, dosyć rzadko spotkać można było w tamtych czasach w zegarkach. W ten sposób chcieli uhonorować, stworzyć zegarek jak najbardziej skomplikowany, a równocześnie jak najbardziej wierny oryginałowi. Robocza nazwa tych starych zegarków to wszystko mający, ze względu na olbrzymią ilość funkcji. A tak samo wszystko mający został wstępnie nazwany w czasie prac projektowych nowy model. I przyznam się, że jeśli ktoś powie o wszystko mającym, miłośnicy marki od razu wiedzą, o czym mowa. Natomiast jeżeli ktoś użyje nazwy z katalogu Atlantic Universal, może się okazać, że rozmówca, mimo że jest fanem marki, może nie wiedzieć, o czym mowa. Współczesny model jest już zgodnie z czasami, które nadeszły, znacznie bardziej skomplikowane od tych starych przed 65 lat. Dodatkowo ten stary miał tylko licznik minut do 30 minut stopera, natomiast współczesny oprócz licznika minut posiada również licznik godzin i w ten sposób można mierzyć czas aż do 12 godzin i 30 minut. Dodatkową funkcję, którą zobaczycie Państwo w nowym modelu, to jest funkcja tak zwana GMT, czyli drugiej strefy czasowej. Większa wskazówka na subtalczy na godzinie 9. Te nowe modele oczywiście nie będą tanie, ale tak jak i ten należał do najdroższych tutaj wymienionych w tym katalogu, kilkukrotnie droższy od innych modeli Atlantika. I myślę, że to będzie wspaniałe uczucie móc zwieńczyć własną pasję do zegarków, do marki Atlantic właśnie nabyciem współczesnej wersji tego zegarka. Bo niestety starej się raczej nie uda.